Cześć, siemano, dzień dobry, tu Wysoki Niski, wasz fotograf. Kontynuujemy akcję Pytajnikowa Historia. Szybko przypominam, o co chodzi. Każde jedno zdjęcie to ilustracja do następnego zdania lub każde zdanie to ilustracja do tekstu, jak zwał, tak zwał. W każdym razie tworzymy ciąg spójnych zdjęć. Ciąg zdjęć, które są razem jak ujęcie filmowe. Mamy już trzy. Tajemniczą skrzynię otworzył mały chłopiec. Wewnątrz skrzyni znajdował się tunel, a w świetle na jego końcu chłopiec dostrzegł kucającą postać małego człowieczka. Jeżeli chcesz, żeby to twoje zdjęcie było następnym zdjęciem w akcji, to zrób zdjęcie, które odnosi się w jakiś sposób do tego, zdjęcie, które może być następnym ogniwem historii. Napisz też jedno zdanie, które będzie następnym ogniwem historii i wrzuć je na grupę facebookową Pytajniki Fotografa, oznaczając je hashtagiem Pytajnikowa Historia. Pytajniki, pamiętajcie, że... Tak, tworzymy historię i nie muszą na nią czekać. Jak zwykle, życzę wam, żebyście robili coraz lepsze zdjęcia. Cześć!